Już w najbliższą środę radni pochylą się nad rocznym sprawozdaniem prezydenta miasta. Jak ocenią jego działalność i sposób zarządzania miastem, dowiemy się w środę. Prezydent Suwałk już bardzo obszernie zreferował dokonania swoje i podległych mu urzędników. W ratuszowym biuletynie informacji publicznej umieszczono liczący blisko 180 stron raport o stanie miasta za 2019 rok. Choć przepisy obligują prezydenta do publikacji dokumentu dopiero od 2 lat, suwalski raport doczekał się już 11 edycji. Po raz pierwszy wydano tego rodzaju dokument w 2010 roku. Raport otwiera słowo wstępne prezydenta miasta. To publikacja, która w kompleksowy, usystematyzowany i przejrzysty sposób pokazuje najważniejsze dziedziny życia Suwałk. Społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, przestrzeń miejską oraz zarządzanie miastem według stanu na koniec 2019 roku. Raport ma dostarczyć rzetelnej i niezbędnej wiedzy na temat stanu naszego miasta i pozwolić na wyrobienie sobie własnej opinii na ten temat, pisze Czesław Rankiewicz. Miniony rok był dla miasta czasem ogromnego wysiłku inwestycyjnego. W mieście padł rekord. Na inwestycje wydano ponad 153,5 miliona złotych. Powstała Arena Suwałki, pas startowy lokalnego lotniska. Po wielu perypetiach oddano zupełnie nowy trakt, ulicę Rotmistrza Witolda Pileckiego. Sporo wydano również na inwestycje oświatowe. Powstał nowy żłobek, wyremontowano z rozmachem budynek dawnego Rokisu. Raport, jak co roku, dość szczegółowo prezentuje stan miasta. Warto go przejrzeć. Choćby po to, by dowiedzieć się, na co i jak są wydawane pieniądze z naszej wspólnej miejskiej kasy. Po zapoznaniu się z raportem i sprawozdaniem budżetowym za miniony rok, Rada przedyskutuje dokonania prezydenta i podejmie decyzję w sprawie udzielenia mu wotum zaufania.